Mistrza Stęgi. Tak, proszę bardzo, można przecinać. Gdzie przekazujemy uroczyście tą piękną halę oraz boisko obok niej. W imieniu samorządu gminy Bielkowice przekazujemy gimnazjum imieniem Juliana Hołata w Bystrej. Halę zbudowano dzięki wsparciu finansowemu gminy Bielkowice i Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz boisko sportowe zabudowane ze środków władz. Przekazujemy w dniu dzisiejszym 14 października 2011 roku. To jest ten wielki przyjaciel naszej gminy i innych samorządów naszego powiatu. Człowiek, który przyczynił się do tego, że pozyskaliśmy prawie 1 000 000 zł, aby ten piękny obiekt wybudować. Inżynier kontraktu, pani Honorata Czachor. Pan Piotr Hem, który to zaprojektował. Grzegorz Boba. I pan Jacek Matyjak. Serdecznie panie kierowniku dziękuję. Podziękuję pani przewodniczącej Rady Gminy poprzedniej kadencji, pani Annę Maślanka i wszystkim radnym poprzedniej kadencji. Szanowni państwo, ja się bardzo cieszę, że w naszej pięknej Bystrej powstała taka piękna, funkcjonalna sala. Panie dyrektorze, kilka piłek. Oby było co mucić. Dziękuję bardzo. Wszyscy z niego drwią.
ostatnio się buntują, więc musimy zorganizować igrzyska.
mamy dwa takie cukiereczki. Na koniec zapraszam Państwa teraz na występ Marysi Marzyckiej. Mecz w siatkówkę pomiędzy Gimnazją Bystry a Gimnazją Wilkowice.